dzień dobry kochani, witajcie z mojego samochodu. Zaczynamy nowy daily vlog, a ja jestem właśnie przed gabinetem mojej doktor Pander, Beaty Pander, bo muszę dzisiaj załatwić u niej dwie sprawy. Po pierwsze, minął już miesiąc, od kiedy robiłam ostatni raz zabieg z mezoterapii igłowej na moją szyję, więc czas go powtórzyć, a po drugie, przygotowałam całą masę pytań od Was do Pani doktor i będziemy dzisiaj podejmować decyzję, jaki kolejny film pojawi się u mnie na kanale z serii Medycyna Estetyczna bez tajemnic. Także życzę Wam miłego oglądania, a ja lecę do Pani doktor, bo niestety jestem już spóźniona. A teraz szybka teleportacja. Właśnie przyjechałam do centrum, spotkałam się z Maxem i idziemy teraz do Pałacu Kultury na festiwal czekolady. Ale świetny pomysł na prezent. Zobaczcie, domino czekoladowe albo na przykład taka, takie pudełko narzędzi. Ale zobaczcie tutaj na przykład dla dziewczynek. Coś pięknego. Czas na lunch, a jak jest sobota, to zawsze jemy, jak to się mówi, na mieście i dzisiaj zamówimy sobie pizzę capricciose i góralską. Także czekamy, zobaczymy, czy tym razem pizza w San Giovanni będzie dobra i będzie miała odpowiednią ilość sosu. Kochanie, jak pizza? Capricciosa. No, ale jak? Dobra? Znowu mało sosu, co? Ja pomyślisz, dobra. Wygląda na dobrą, ale zamiast dodatkowej opcji sosu na pizzę dostał oddzielnie sos do pizzy, więc zobaczymy. Buon appetito. No, testuj. Mangi, mangi. Buon appetito. Un po' sintetica. Un po' sintetica. Dobra. Very Merry Christmas to you. Nie ma to jak zabawa z kotem. Wieczorową porą. Tak. Pokaż, jak pięknie podskakujesz. No. No, pokaż. No chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Chodź tu, mały brzdącu. Chodź. No chodź.
No chodź. No chodź, no chodź, chodź. A co powiecie na kolejne szybkie kosmetyczne rozdanie? Mam tutaj przed sobą świąteczny zapach granulki do kominka, dodatkowo taką miniaturkę różu od Clinique, który ma naprawdę bardzo ładny odcień, chociaż teraz jest ciemno i wy tego nie widzicie, ale myślę, że sprawdzi się spokojnie i u blondynki, i u brunetki. Do tego oczyszczający peeling do twarzy melonowy od Nakomi. Zobaczcie, jak on apetycznie tutaj wygląda w opakowaniu. Lotion do twarzy z witaminą C i kwasem ferulowym od Pixi. Coś do demakijażu, a mianowicie dwufazowy płyn z Sephory. Miniaturkę kremu do pielęgnacji ciała i jeszcze taki eliksir z olejkiem kameliowym do stosowania na twarz i szyję. A co trzeba zrobić? To co zwykle. Słuchajcie, trzeba obserwować tutaj mój kanał, trzeba być subskrybentem mojego kanału i zostawić komentarz do tego filmu, bez względu na to, jaki to będzie komentarz, każda osoba bierze udział. Zaznaczam, wysyłka tylko na terenie Polski, no i trzeba mieć oczywiście ukończone 18 lat, żeby wziąć udział w zabawie. Wyniki ogłoszę za tydzień i podam je jak zawsze w karcie społeczność. No, co myślicie o tych kosmetykach i tym szybkim kosmetycznym rozdaniu? A mnie dzisiaj wieczorem wzięło na robienie śledzików, które uwielbiamy w okresie przedświątecznym, ale w sumie po świętach też. I jak widzicie, mam tutaj śledzie, które już się cały dzień moczą w mleku. Pokroiłam sobie również 3 małe cebulki, mam duży słój, musztardę stołową i olej. Zabieram się do roboty. Mieliśmy dzisiaj wieczorem jechać na Stare Miasto, oglądać światełka, rozpalanie choinki i tak dalej, i tak dalej, ale niestety Max jest chory. Więc siedzimy w domu i pomyślałam, że go dzisiaj przykupię gorącą czekoladą.
i obejrzymy sobie Czarownicę 2. Zobaczymy, co on na to. Jeszcze nie wie, że robię mu gorącą czekoladę, ale wiecie, jak to się mówi. Czekolada wszystko wybaczy, czekolada zawsze zrozumie. O, jest dobra na wszystko. Także mój sposób to są właśnie takie o czekolady. Na patyczkach dolewamy gorącego mleka i gotowe.